Siemano mordy, jest dzisiaj ze mną Kuber. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Możecie go kojarzyć, kurczę, z odcinków poprzednich z Hide and Seeka, ponieważ nagrywałem z nim około 2 lata temu. No i wtedy no. Kuber prosił o 40 łapek, a teraz ile byś powiedział? 220? Dobra, 220, także 220 łapek i będą wasze skiny, także strzelcie teraz łapeczkę w górę. Bo ja wam powiem, mordeczki, że ostatnio nie zostawiliście tej łapki. Nie zostawiliście łapki, dlatego teraz możecie zostawić. I pamiętajcie, subskrybujcie kanał, brakuje mi jednego suba, wiesz jak jest gościu. No i YouTube usuwa mi te suby, także no niestety, trzeba zrobić na przekór YouTube'owi. Zasubskrybuj wariacie, zasubskrybuj, wiesz jak jest. Dobrze, tak więc bez zbędnego przedłużania, lecimy już to o rękę. Teraz Mordki, nasza ręka wystartowała. No i super, Kuber nie szuka, ja też nie szukam. Czy jesteś, bo jestem maszynową krową. Beacon. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja sobie już biegam, tu drzewko za spawnem szukających. O, widzę cię. Dobra, no, ja już tam lecę gdzieś, bo tutaj może zaraz być. Oho, ziomeczek wyszedł. Tam. Jak my tutaj będziemy zaraz bić szukających, gościu. Tak o, wygrywamy arenę. Boże! Z mistrzem hide and seeków, ja już wziąłem. Nienawidzę, jak mi ocelot ucieka tak, i się zmieniam tak, w pumpkina. Tak. A tak też tak nieraz miałem, nie? To jest najsłabszy gość, to jest najgorszy, wiesz jak jest. A szczególnie jeszcze to... przed twarzą szukającego, to jest... Ty, ten chłop chyba... Nie jestem pewny? Chociaż nie. Tak, miałem takie zwidy chłopy, że typ na banyhopie latał. Ja przed nim uciekam, gościu. A ja mu w plecki. Dobra. O-o. Dobra, ale nie, on chyba klepę ogarnia. Chociaż nie. Ale nie ma co chyba się nad nim tutaj zbytnio produkować. No. Ja sobie ucieknę. Szczególnie, że teraz trawę można niszczyć. No właśnie, trawę można niszczyć, kto nie wiedział. Szukający mogą niszczyć trawę, także fajny tutaj update'ik, bo naprawdę, jeżeli ktoś był kurą albo ocelotem, to naprawdę miał dużą lipę szukający. No tak. Nie goni. No tak, no taka prawda, no co mamy wam tutaj więcej powiedzieć? W ogóle ja pierdzielę, nie? Że po tak długim czasie nagrywamy znowu, to aż w szoku, nie? Jestem. Dwa lata. No, ale normalnie ankietka wygrała, że... O, czekaj, ucieknę sobie bez sensu na spawnie szukających. Ankieta wygrała, że... Znaczy, ostatnie głosowanie z ankiety wygrało Bedwars, no a że później były Hide and Seeky na drugim miejscu, no to nagrywamy teraz Hide and Seeky dla was. Także, no, mam nadzieję, że wam się to podoba. Możecie też pisać jakieś, kurczę, różne fajne challenge, na przykład na Hide and Seeky lub na tryby, z których jesteśmy mocniejsi, na przykład, bo się zawsze fajniej challenge'uje i tak dalej. Dobra, ja tutaj już... Ja już mam kurę. Gościu. Mam kurę, u góry jest to na balkoniku. Będzie... To już, ale to już jest kaplica dla szukających. Chłopie, to już się w, to się w głowę nie ma. Wo. Tego chłopa trzeba strzelać, bo to chłop, nie wiem, od tyłu zachodzi. Lecę. Teraz ten chce od tyłu, dobra. Jazda z nim, chłopem, pijanym, kurde. O, jeszcze go z łapki biłem przez przypadek. O, drugi leci. O, ty, ja chyba mam kaplicę. Dostał ode mnie strzałę. Helpaj, ja mam pół serca. Serce, pół. Zginęłem. Jo! O Boże. Nie we mnie, ludzie, halo. Nie pozwalam. Okej. Jak ja tutaj chyba ciebie biję, czy nie? Nie, ja mam kurę. Aha, no to jakaś tam kura była. Dobra, ty, ja tutaj będę ocelota gość gonił. Dobra, damy radę. Porobimy ich. Ja tutaj myślałem, że to będzie easy win dla mnie, czy coś takiego, dla nas. A tu wiesz, pomożesz mi chyba szukać, co ty na to? Wiesz, że zakaz premedytacji. Ja wiem, że jest Ocio. Dobra, jakiś ziomeczek skinął. Teraz jeszcze jednego gonię. Tu jest jeszcze jeden. Czekaj. Czyś byś to był ty? Nie. To po prostu Maciuś, gościu. Jakiś Maciuś tutaj był, no. Tak o. O nie, ocelota gonię. On ma złoty set, halo. Ja gonię tutaj, kurczę, tego ocelota, bo chłop pijany, no nie wie co robi. Bez kitu. Oho, już chyba widzę, ty tam jesteś koło tego. Jeziorka, tak. Dobra, Maciuś, no weź go uderz, dobrze Maciuś, bardzo dobrze. No i Maciuś go zabił. Dobra, gościu. Dobra, masz kaplicę teraz. Teraz to masz kaplicę. Tak się rozprawia z mistrzem Hide and Seeków. No nie pykło. Tak. Nie, za ciężko było, nie? Przede wszystkim, kurczę, jak jest tyle osób na ciebie, to ciężko jest strasznie. No ja na przykład poległem przy czterech typa, nie? Jak do mnie szły te ręce, więc... Jakbym miał więcej pola manewru, to bym jeszcze to ugrał, ale no, miałem... Może, możliwe, wiesz? Tak. No, ale... Wczoraj na wyspie. Wiecie... No. Wiecie, wariaciki, jak jest? Polecałbym wam teraz łapeczkę w górę zostawić i zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, kurczę, bo to dziwna sprawa jest. I ostatnia osoba. Słyszałem fajerwerkę.
A ja nie, wiesz, nie wiem gdzie ja nawet jeszcze jest. Kompasu nie użyłem, więc to nie był mój. Możesz użyć. Użyłem. Ja nie słyszę i teraz nigdzie tutaj. Nic. Czy co jest? Czyli albo biega, albo ja poszedłem w złe miejsce. A, kwiatków się tak nie da stawiać. No to fajnie. A i ogólnie, mordeczki to jest taki protip. F3 plus B polecam szukać. Bo widzicie hitboxy. Ale nie widzicie, bo niektórzy ludzie myślą, ej, to masz cheaty. A ja mówię, że nie, nie mam cheatów, bo to są hitboxy, to jest w Minecrafcie. I tak dalej. No, asesynek weź, ale co mam wziąć? Halo, halo. Co to mam wziąć? Nie czaję. Co mam wziąć? Bez kitu. Szukaj, no kurde, właśnie, bo ty tu musisz znaleźć. Szukam, tylko że mam... Bo ty musisz gierę nam wykierować tutaj. Kaś ty jest zaczynę od tego, bo tam biegasz, dobra. No, jak gdzieś tutaj. Tu. Ja tutaj cel zwykły. Próbujemy. Masz, czy nie? Nie, próbujemy nadal, szukam. Ale... Kurczę, no. Gdzie byłeś mniej więcej w tym momencie, w którym napisała asesynek wejść? Byłem pod balkonem. Pod balkonem? Od strony szukających, chowających. Znaczy od spawnu szukających. Szukających? Tak. Dobra. Pod balkonem, no. Z prawej strony, jak się respisz. Ja nie wiem, aha, gdzie on jest. No dobra. Biega se. No to wiem, dlaczego mój kompas nie było schować mojego kompasu. Aha, fajnie. Mnie się wydaje, że nie biega, wiesz? Że jednak gdzieś schowano. Tak się zawsze robi. To jest taki gościu bait jak nic. A jeszcze ta prowokacja to takie, ale słaby jesteś coś, o nie, to już tak się nie pisze, nie lubimy takich zachowań, no. Tak się nie robi. Wiecie jak jest, no. O. No, GG. Teraz przechodzimy na kolejną arenkę. Dawid Smorski, nasza druga ręka w sumie i ostatnia startuje. I no, także tak. O, nie szukasz, czym jesteś? Jestem wilkiem. Grawal. W miejscu? Skaczę tutaj przed domkiem tym głównym. Dobra, widzę cię, jestem wilkiem, idę. Dawaj, chodź. Postanowiliśmy z Kuberem, że się będziemy chować, bo to, wiecie, nie ma sensu tak szybko, kurczę, zabijać tu. To teraz ci coś pokażę. No, spokojnie, dawaj. Stań tutaj w tym miejscu tym wilkiem i powiedz mi, czy pomyślałbyś, że można się schować tutaj? Nie? Co za Ej, czekaj. Ja bym sobie wziął gravel i też bym sobie tutaj przyszedł. Na dole masz gravel, pode mną. A ja nie wiem, czy ja mam... Nie wiem, czym kupiłem. No nie mam. Ja pierdziele. To może wezmę coś podobnego do gra. Mossy Stone? Płotek. Płotek. To zostaniemy tam we dwójkę. Przynajmniej. No, w sumie zobaczymy, kogo będzie widać, czy mnie, czy ciebie. Ej, fajerwerki znikają. O nie, trzeba to będzie naprawić. Dobra, gdzie ty jesteś? No, dalej tam, gdzie byłem. O kurde. Ja w Minecrafta dawno nie grałem, gościu. Trzeba z tego stąd zeskoczyć właśnie, no. Ja pierdzie... Co jest? Nie, w ogóle, stary. To zero movementu mam w Minecrafcie. Tak to jest, jak się gra w CS-a. No! Co? Ej, no autentycznie, no ślizguję się ze ściany i chcę tutaj... Czekaj. No dobra, bo tutaj trzeba było podskoczyć. Wszystko jasne. O nie! Wypchałeś mnie, czekaj. O, ja uciekam. Ja go tu tłukę, żebyś miał pole. Ja sobie też. Dobra, git. W sumie żeśmy go ładnie porobili, ziomeczka. Ziomeczek porobiony. Chłop nie wiedział, co jest wgrane. Dobra. No i o celu możesz niego się gonić. Ja sobie muszę coś sprawdzić. A nie, jednak nie. Nie wiem, czemu tak się stało. Chciałem gonić. Dobra, ty czekaj, ja sobie muszę ocelocika złapać, bo to tak nie może być. Nie no, Kacperka to już kikujemy. Czekaj. Kacperek też musiał być skikowany za takie słownictwo, bo tak się nie powinno, to, kurczę. O, ty gościu. O, zabijają tam kogoś. Mnie właśnie chyba. A ciebie? Pomóż. Nie mogę! Ej, ja zapomniałem, że ocelotem znowu nie byłem. Ty byłeś płotkiem. No właśnie, tu był problem. No i właśnie tu był problem. W tym tkwił problem. Haha, słaby jak.
Nie, no ona się ona się najbardziej prosi chyba dzisiaj o bana za propozycję, no. Bo już mnie irytuje. Ale... Już to jest takie zachowanie irytujące, nadające się do bana i myślę, że mógłbym normalnie z satysfakcją ją zbanować, ale nie będę chamski wobec niej, bo nie warto jest być chamskim, nie warto się odpłacać tym samym, o. Tak. No, wiecie jak jest, no co mam wam powiedzieć, życiowe porady, wiesz jak jest. Baj asasinek. No. Tak, dokładnie. Dobra, czekaj. Nie, no teraz przecież nikogo ja nie znajdę, gościu. Minąłem przed chwilą jedną osobę, która fajerwerkę puściła. To chyba to drewienko? Znaczy, nie wiem, nie, czy to drewienko. Siano. Siano to nie. Nie, bo tu siana nie ma. Tutaj nikogo nie ma, bo tutaj się często lubią chować. Dobra. O nie, chyba będzie u mnie odkurzane. Ja pierdziela, ale będzie... To nie będę miał jak nagrać. Halo. To trudno będzie najwyżej cię odkurzać. Chociaż... Nie no, postaram się... No nie wiem, jak to zrobić. Ty się z kimś lejesz, tylko nie wiem gdzie. Ja sobie biegam po mapie. Ja sobie po mapie biegam, spotykam ludzi, zabijam. Kurde, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Bez kitu, gościu. Znowu kogoś zabijasz. No nie wiem. Ty skubany jesteś, gościu. Ja nie wiem, gdzie ty się chowasz. Bez kitu. Stara edycja się kłania. Tę mapę znam na wylot. Wiem, jakie mam taktyki. Kurde, no. No to jesteś weteranem takich map, no to co mam ci powiedzieć? Ja sobie tak ostatnio myślałem, od którego roku ja tutaj gram na tym HNS-ie całkowicie. I tak sobie wpisałem po prostu na forum raz mój nick i zobaczyłem, że była skarga na mnie za jedno słowo i patrzę, no. 2015 rok. No, tak jest, no. I ja w 2015 grałem na HNS-ie. No kurde, też około tego grałem sobie już HNS-iki. No tak to wiesz, jest właśnie, nie? Tutaj się chcesz popykać, nie? Tutaj coś i później się wciągasz i grasz, no. Ale nie, ja pamiętam jeszcze te stare takie mapki. A słyszę, że ty niezłą masz uciekankę. Tak. Ja jeszcze pamiętam te mapki takie, na których można było wychodzić na przykład poza te, co nie? Christmas, w sensie, stary? Tak, znaczy nie, chodzi mi o tam, co była piramida na respie. Savanna to była, no. I tak dalej, tam ludzie tak kombinowali z tym wszystkim i tak dalej. Dajcie spokój, to kombinatorzy byli. A kto nie kombinował? No ja nie kombinowałem, gościu, bo to kombinatorzy tylko tacy są. Powiem tak, jak nie wiedziałem, że to jeszcze jest zabronione, jak zaczynałem dopiero. Ej, co jest, gościu? Tak. Ale to jesteś ty pewnie, nie? Tak, padłem, ale halo. A, padłeś. To było aż dziwne, jak on... Nie, ja cię uderzyłem. Ale nie, wcześniej ten typek. Wcześniej? A to nie wiem. Ten Zeus i ten złodziej jakoś tak dziwnie cały czas mnie gonili, z jakichś kilometrów mnie mieli, nie wiem. Kilometrów. W ogóle mordki, jeżeli nie trwajcie do tego momentu, to napiszcie mistrz, a wam przypniemy serduszko. Wiesz jak jest, gościu, wiesz jak jest. Dobra, ty, no kurczę, no nie ma tutaj nikogo. Ja już chyba się powtarzam, 10 kółko robię wokół wszystkiego. Dobra, 4 nie minuty. Wiem. Dasz radę? Odliczaj. Nie, dobra, kikujemy za flut. No. Ja już nie będę się ostrzegał, już było ostrzeżenie i została wykickowana. Więc, no niestety, no ludzie, trzeba przestrzegać zasad, no, po to one są, po to jest regulamin, żeby go przestrzegać, a nie później właśnie tak spamić, nie? Jedna osoba mniej. Co to są? Jedna osoba mniej, już znaleziona. Nie polecam się chować przy mnie w dziurach w podłodze, znam na pamięć. A, skubany, no. Co zrobił, chłop? Ja z Kotliny mógłbym ci z pamięci wymienić, ile jest dziur w każdym domku z teraz nawet. O, to ładnie. Więc no. Kotlinę przed zmianami, wprowadzeniem tego podziemi, to ja areny się kończyły w 2 minuty. No, a te podziemia też dużo dają. Tak, ucieczki różne. Ty, ktoś we mnie strzelał? Nie, to a, jest... A, to ten Maciuś. Maciuś, ty. Kartoflu, ty. Nie, no dobra, czekaj. Tutaj trzeba szybko znaleźć, bo to kurde, to wiesz, to trzeba szybko... Zostały 2 minuty, kompas masz? No właśnie, no nie mam właśnie, ja biedę. Aha, właśnie. A myślałem, że już kompas masz. Nie, ja sobie zbierałem na zbrojkę, mam na razie klatę, ochrona 1 i spodnie, ochronę 1 żelazną, więc wiesz jak jest. Ej, w sumie jest odkurzacz, ale nie wiem, czy go tak będzie słychać. Mam nadzieję, że nie, muzyczki się najwyżej podgłośni.
No, ty, a w ogóle, dawaj ten kompas szybko, bo wiesz, tu się... Słyszałem. Ja nie. Widziałem. Ja nie. Ja niestety nie. Kurczaczek w wodzie. Nie, wełna w wodzie. A, bo teraz zapomniałem, że bloki też już woda nie bije. No było sporo zmian. Wiesz jak jest? Dobra, ty no, kurczę, trzeba tego pasu znaleźć, bo to lipa będzie. Maciuś kompasu użył, bo widziałem, ale ja nie tak? słyszałem, bo byłem ja też koło nie. niego. Kurczę. Czyli kowie, że jest czysto. Ale ja tutaj szukam i tutaj cisiutko gościu jest. Też. Ja nie wiem, ja chyba 3 osoby tylko znalazłem. Chociaż nie, chyba jedno. Ja. Ciebie też tam trochę poderzało. No, przyczyniłeś się do mojej śmierci. No troszkę tak. No co mam ci powiedzieć? Nie, no chłopy tam się strzelają, też kartofle jedne. Strzelają sami do siebie, no. Tak się nie gra w Hide and Seek, ludziska, halo. Minuta 20, jedna osoba. Dawaj, Kuber, odpalaj się teraz. Teraz musisz wygrać. Wygrać na arenę, no. Dawaj, cheaterze, no. Już, tak, pokaż. Cheaterze. A nie, ale ja tu szukałem i nikogo tutaj nie było. Ty chyba, że czekaj, on to może być gdzieś piaskiem przy krawędzi. Nie, piaskiem tutaj nie można być akurat. Aha, na tej mapie nie można być. Na tej mapie nie można. Faktycznie, no dobra. Nie ma... Ty, no. Przy wieży był kompas, więc tam go nie ma na pewno, chyba, że zmienił pozycję. No słuchaj, mógł biegać, nie? Mógł biegać równie dobrze. Kurczę, 40 sekund, ja pierdziele. To ja nie dam rady znaleźć. No, próbuję jeszcze wykminić, gdzie może być. Raz, dwa. No nie wiem. No teraz zaczyna się już desperackie szukanie każdego bloku. Odpalił się tryhard, tak? Tak. Ja nie mogę. Czekaj. No, tu też nie ma. Kurde, no. Słabiutko, no, nie ukrywam. No, nie fajnie. Słabo. Słabo się Basu ukrył, no. Basu, słabo z twojej strony, że się nie chciałeś z nami podzielić wygraną, żebyś ty... Ocio! Ja pie... Czekaj. W rogu. W którym? Ja pierdziele. To już nawet 3 sekundy były, to już bym do chłopa nie dobiegł. On był ocelotem w rogu. No dobrze, mordeczki, także widzimy się już na pożegnaniu. Tak więc, mordeczki, my wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i to byłoby na tyle, trzymajcie się, no i cześć. Na razie wszystkim.